Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na niebezpieczeństwo, jakie stoi przed nami, właściwie coraz w większym stopniu nam zagraża, mianowicie takiego stopniowego, ale nieustannego ograniczania konstytucyjnych swobód obywatelskich, konstytucyjnych gwarancji naszych praw, głównie w zakresie swobody badań naukowych i wolności słowa. Nasi okupanci chcieliby stworzyć wrażenie, że największym zagrożeniem, w ogóle najważniejszym problemem to są te przekomarzania wzajemne między nimi, tak jak to pan prezydent z panem premierem się spierają o ustawę kompetencyjną. Przypominam, że ta ustawa kompetencyjna została uzgodniona na takim zakrapianym spotkaniu pana premiera z panem prezydentem w Juracie i od wydania tej ustawy pan prezydent uzależniał ratyfikowanie traktatu lizbońskiego. Więc teraz chyba ma dobrą pamięć, ale krótką, ponieważ sprawia wrażenie, jakby nie pamiętał o tym zupełnie i wyraża zaskoczenie, że taka ustawa jest wydana. Ta ustawa oczywiście jest sprzeczna z konstytucją, to jest jasne, ale proponuję, żebyśmy przestali zwracać uwagę na te przekomarzania naszych okupantów, podobnie jak na spory sądowe, to pieniactwo Platformy Obywatelskiej z PiS-em o spoty jakieś wyborcze, kompletnie idiotyczne, mogą się spierać tylko o różnicę łajdactwa, a nie o zasadę, bo jedni kłamią, drudzy kłamią, jedni bardziej bezczelnie, drudzy mniej, ale co nas to obchodzi, zwłaszcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które tak naprawdę są konkursem o 54 dobrze płatne posady bez żadnej odpowiedzialności. Z naszego punktu widzenia jest dokładnie wszystko jedno, kto te posady obejmie i tak się z nami nie podzielą, więc nie ma o czym w ogóle wspominać. Natomiast prawdziwym zagrożeniem jest śledztwo, jakie prowadzi prokuratura w Bydgoszczy. Nie bardzo wiadomo, z czyjej inspiracji, prawdopodobnie z inspiracji bezpieczniaków, ponieważ wczoraj właśnie oglądałem generała Gromosława Czempińskiego, co to samego jeszcze znał Stalina, jak mówią złośliwi, który wystąpił tym razem w roli eksperta od tajemnicy państwowej. Otóż pod pretekstem zdrady tajemnicy państwowej jest prowadzone śledztwo przeciwko panu Gontarczykowi i Cęckiewiczowi za napisanie książki przedstawiającej machinację Lecha Wałęsy, który próbował ukryć swój agenturalny epizod w swoim życiorysie. Otóż pod pretekstem każdy pretekst jest dobry i pretekst ujawnienia tajemnicy państwowej może doprowadzić do bardzo gwałtownego ograniczenia swobody badań naukowych. Wiadomo, że u nas Polska nie jest niestety państwem poważnym. Tajemnice państwowe służą przede wszystkim do ukrywania łajdactw różnych mężyków stanu i łajdactwa Lecha Wałęsy, nie tylko to, że był konfidentem służby bezpieczeństwa, ale to, że jako urzędujący prezydent wykradł po prostu dokumenty archiwalne dotyczące, które o tym zaświadczały, o tym agenturalnym epizodzie w jego życiorysie, to jest tajemnica państwowa. No po prostu skandal i to, że prokuratura znowu jest używana do takich łajdactw, świadczy o tym, że faszyzacja Polski, totalizacja Polski pod rządami Platformy Obywatelskiej, tego durnia jednego z drugim, postępuje w sposób coraz bardziej dynamiczny. Drugą taką sprawą, na którą chciałbym zwrócić uwagę Państwa, jest sprawa Grzegorza Wysoka, którą prowadzi z kolei prokuratura w Lublinie. Otóż Grzegorz Wysok został oskarżony o to, że w biuletynie, który dopuścił się antysemityzmu i innych straszliwych zbrodni, w ekspertyzie sporządzonej przez biegłego doktora habilitowanego z UMCS-u, ten doktor habilitowany napisał między innymi to jako dowód straszliwego przestępstwa, czy w każdym razie straszliwe podejrzenie, jakie mu się wkradło, że kiedy Grzegorz Wysok pisał o
masakrze ludności polskiej na Kresach Wschodnich w 1943 roku, porównał tę masakrę do rzezi Ormian w Turcji. Natomiast nie porównał jej do Holokaustu, z czego ten idiota utytułowany wyprowadza wniosek, że Grzegorz Wysok dopuścił się zaprzeczania Holokaustowi, chociaż wyraźnie tego nie napisał. No, jak Państwo widzicie, ochotników do wzięcia udziału w procesie faszyzacji Polski nie brakuje i dlatego zwracam na to uwagę. Tym bardziej, że nie tylko w takich sprawach faszyzm robi gwałtowne postępy. Właśnie dzisiaj wysłuchałem przez radio informacji, że przygotowywana jest ustawa o zakazie palenia papierosów. Nie tylko w miejscach publicznych, to znaczy w gmachach publicznych, ale również na wolnym powietrzu i w prywatnych samochodach. Więc miał rację Janusz Korwin-Mikke, kiedy ostrzegał wielu z Państwa być może również, a w każdym razie bardzo wielu ludzi wtedy uważało, że no, przesadza albo jest w ogóle niezrównoważony umysłowo, że zwraca uwagę na konsekwencje, prawdopodobne konsekwencje wprowadzenia obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach. Ale właśnie to, że władza publiczna uznała się za uprawnioną do dyktowania nam, co mamy robić w samochodach, niedługo w wychodku jeszcze będzie nam kazała, co nam wolno, a czego nam nie wolno, to pokazuje, że od rzemyczka do koniczka, że teraz nie wolno w samochodach palić, a niedługo, bo przecież nie tylko od palenia zależy poziom zdrowia, ale przede wszystkim od sposobu odżywiania się. Więc jest tylko patrzeć, jak ci faszyści wprowadzą przepisowe jadłospisy dla młodych, dla starych, dla cukrzyków, dla diabetyków, dla tabetyków i tak dalej, i tak dalej. No, trudno się temu dziwić, kiedy Polską rządzą wariaci w sensie medycznym. Mam na myśli na przykład pana wicemarszałka Niesiołowskiego, który ma nerwy podszczępione do tego stopnia, że powinien go przebadać jakiś dobry weterynarz. Ale jestem przekonany, że zrobi wszystko, przed niczym się nie zawaha, żeby tylko nie wrócić do tego muchotłuku, w którym siedział na Uniwersytecie Łódzkim, bo oczywiście porównanie muchotłuka do, gdzie tam podglądał muchy plujki, do posady wicemarszałka Sejmu. No, jeszcze nie przebrzmiały echa spektakularnego zwycięstwa wyborczego, jakie stało się udziałem w Niemczech naszej złotej pani, a już wierny syn Kościoła, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, wystąpił z nieoczekiwanym pomysłem przyłączenia Polski do Niemiec. Warto zwrócić uwagę, chwilę się zatrzymać nad tym pomysłem, dlatego że Polska i tak jest przyłączona do Niemiec, to znaczy do niemieckiej strefy wpływów. Nastąpiło to, jak pamiętamy, 1 maja 2004 roku wskutek referendum akcesyjnego i przyjęcia przez Polskę traktatu akcesyjnego. No, ale jeszcze zachowuje pozory przynajmniej odrębności politycznej. Natomiast gdyby Polska została do Niemiec przyłączona, no to oczywiście Niemcy by pozostały Niemcami, a Polski by nie było. Warto o tym pamiętać, kiedy się ten pomysł byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju analizuje, dlatego że pan Lech Wałęsa, obejmując urząd prezydenta, składał przysięgę, której rota konstytucyjna głosi między innymi to, że będzie niezłomnie bronił niepodległości państwa. Wprawdzie ja od wielu lat powtarzam, że kto słucha pana prezydenta Wałęsy, ten sam sobie szkodzi, ale warto się zatrzymać chwilę nad tą propozycją, nie ze względu na pana prezydenta, tylko ze względu na to, że ludzie tacy jak on bywają czasami szczerzy.
i w związku z tym bywają używani w charakterze balonów próbnych. No i nie jest wykluczone, że panu Wałęsie ktoś ten pomysł podszepnął, a on go tylko głośno powtórzył. Więc od tej strony warto się przyjrzeć tej całej ofercie, dlatego że ona może mieć charakter balonu próbnego. Może być mianowicie takim testem na reakcję opinii publicznej, jaki poziom reakcji opinii publicznej zostanie uznany za na przykład przyzwolenie na tego typu polityczny eksperyment. Bardzo to jest prawdopodobne, zwłaszcza że pan Lech Wałęsa, który w ogóle ostatnio trochę się publicznie wypowiadał, na przykład udzielił Gazecie Wyborczej wywiadu, w którym między innymi daje wyraz swojemu znużeniu życiem, no i spodziewa się, znaczy twierdzi, że już jest spakowany i tak dalej, ale charakterystyczne jest przy tym, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że pójdzie do nieba. Otóż to wcale nie jest pewne, bo pan Lech Wałęsa może równie dobrze pójść do piekła, zwłaszcza jeśli będzie takie oferty częściej powtarzał. No a tam zostanie wystawiony na puśmiewisko ze strony szatanów, którzy są bardzo złośliwi, bardzo inteligentni i będą naigrawać się z niego nielitościwie, a przy tym cały czas będzie bolało. Proszę Państwa, niezależnie od tego, w naszym nieszczęśliwym kraju, odkąd tylko pan Antoni Macierewicz ujawnił treść raportu pułkownika Edmunda Klicha, z którego to raportu wynikało, że on przypisuje winę za, w każdym razie znaczną część z winy za katastrofę samolotu prezydenckiego w Smoleńsku rosyjskim kontrolerom lotu i tym, którzy im z Moskwy wydawali polecenia. W salonie i w kołach rządowych no, dosłownie zawrzało. Gazeta Wyborcza dotarła, jak to się mówi, do tajnych zeznań, bo materiały tego śledztwa były tajne, do tajnych zeznań ekspertów posła Macierewicza. Tak je przedstawiają, że wynikło z nich jak 2-2-4, że to są nieuki, no w ogóle ludzie absolutnie pozbawieni jakichkolwiek kompetencji. Natychmiast odezwały się nożyce w postaci naukowców, takich skwapliwych, którzy zaczęli się odcinać od tych ekspertów. Widać było, że moce zostały poruszone, bo nie tylko naukowcy, no naukowcy bardzo często ulegają odruchom stadnym i tylko patrzeć, jak będą protesty zbiorowe podpisywać, listy protestacyjne. Natomiast przemówił nie tylko główny cadyk Rzeczypospolitej, czyli pan Aleksander Smula, ale nawet odezwała się, właściwie nie wiadomo dlaczego, pani reżyserowa Agnieszka Holland. Z tego wynika, że z jakiegoś powodu również Żydy są zaniepokojone działalnością posła Macierewicza. Jest to niezwykle zagadkowa sprawa, bo Żydów dotychczas nikt o żadne sprawstwo katastrofy smoleńskiej nie podejrzewał, ale jeśli się dalej będą tak zachowywać, to niewątpliwie takie podejrzenia się pojawią. Proszę Państwa, ostatnia sprawa, którą chciałbym tutaj przedstawić. No, widać, że słowa pana premiera Tuska o tym, że kryzys się zakończył, były nie tylko przedwczesne, ale w ogóle pozbawione sensu. Jest raczej odwrotnie, a najlepszym tego świadectwem jest ostatnia dymisja szefa kontrazwiedki wojskowej pana generała Noska. No i śledztwo, które niezależna prokuratura wojskowa wszczęła wobec wiceministra obrony narodowej pana generała Skrzypczaka. Warto przypomnieć, że jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca
miesiąca temu pan generał Skrzypczak był szantażowany przez jakiegoś grandziarza, który tutaj udaje lobbowanie na rzecz izraelskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten grandziarz się odgrażał, że jeśli pan generał Skrzypczak nie kupi jakichś zbrojeniowych zabawek u niego, no to on go wykończy. To, że prokuratura niezależna wszczęła przeciwko generałowi Skrzypczakowi śledztwo w sprawie korzyści majątkowej, to jest dowód, że ten grandziarz nie rzucał słów na wiatr.